Łajtkę, piszącą i dla dorosłych, i dla dzieci, z czego świadectwem kilkanaście książek, w tym najnowsza, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, czyli Szelgali. Nasz dzisiejszy gość ma jednak również na koncie m.in. sztuki sceniczne, w tym zapewne ścianę zdjętą zapisza przez cenzurę w czasach PRL. Jest w tym także proza, w tym wydany ostatnio zbiór tomik biografii znanych i nieznanych poetek warszawskich, a także zbiór opowiadań Kochać, zapomnieć. Będą Państwo mogli nawet kupić sobie te tomy. A także liczne antologie poezji. Jej wiersze tłumaczone były na kilkanaście języków, w tym na niemiecki przez samego Karla Dedeciusa, a muzykę do nich pisał znakomity polski kompozytor współczesny Zbigniew Barielski, i to można kupić w Państwowym Wydawnictwie Muzycznym. Alicja Potej-Grabowska została uhonorowana licznymi wyróżnieniami w kraju i za granicą, w tym ostatnio medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Wreszcie, last but not least, jest Alicja Potej-Grabowska, mieszkanka Ursynowa i Państwa sąsiadką. Moją niestety nie, bo ja nie mieszkam w Ursynowie. Na początek proponuję, abyśmy posłuchali wiersza, który dobrze wprowadza w nastrój tomu, w wykonaniu oczywiście autorki. Będzie to wiersz wokół cyklonu, który znają Państwo z plakatu, ale proponuję go posłuchać jeszcze raz. Wokół cyklonu cisza. Tylko na obrzeżach chaos i zamęt. Wokół cyklonu słońce. Tylko na obrzeżach czerń i śmierć. Czy jesteśmy w oku cyklonu? Nikt jeszcze nie wyszedł z gardła czarnej dziury. Wydaje nam się, że nas nie dotyczy zderzenie galaktyk, tylko czasem krzyczymy przez sen. Pani nowy tomnik, Szept Gai, wpisuje się w grup poezji katastroficznej. Ale to katastrofa jest szczególnego rodzaju, bo tak jak w tym wierszu, zdaje się Pani mówić, że katastrofa już nastąpiła. To nie jest tak, że my jesteśmy w przededniu katastrofy, tak jak zazwyczaj to miało w wypadku poezji katastroficznej, ale ona już nastąpiła, tylko my nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo jesteśmy wokół cyklonu, ale o tym nie wiemy. Poeci zazwyczaj czują więcej i wcześniej. Można im w dodatku zadawać pytania, na które nie ma odpowiedzi. Więc zapytam poeta, co się stało ze światem? Ze światem. No właśnie, to pan bardzo słusznie powiedział, że poeci mają, no ja może ja wstanę, bo będzie mi się lepiej mówiła, jako że troszeczkę mam nos zatkany po chorobie. Poeci mają dar profetyczny. Jeśli przejrzymy naszą literaturę polską, ale nie tylko, to znajdziemy bardzo dużo wierszy katastroficznych, profetycznych. Czy to będzie poezja Kochanowskiego, czy romantyków, czy Władysława Sebyły, który przewidział swoją śmierć pod korzeniami, pod śniegiem na wschodzie. Czy to będzie poezja współczesna. Właśnie chciałam też zaznaczyć, że wyszła ostatnio antologia Rzeki Płonące autorstwa Krzysztofa Jerzewskiego, gdzie mamy wybitnych poetów, od Kochanowskiego począwszy, poprzez romantyków, jest Kasprowicz, są współcześni, jest Tubin, jest Jastrun, jest... No i moje, nie chwaląc się, moje dwa wiersze też katastroficzne. A które? Tutaj akurat nie ma w tym tomiku, nie? To jest... to są wiersze Apokalipsa i wiersz Sen Poetów. Rzeczywiście o mnie pisano, że jestem taką poetką trochę dziwną, ponieważ ja piszę rzeczywiście pod wpływem tak zwanego natchnienia, mówię tak zwanego, bo są różne nazwy, różne tłumaczenia tego momentu, ale rzeczywiście ja bywa tak, że nie piszę rok, w ogóle nic nie jestem w stanie napisać, ale w tym czasie tłumaczę na przykład. Tłumaczę z francuskiego, z języków słowiańskich. To jest dla mnie też taka przygoda literacka. Ale bywa tak, proszę Państwa, że nagle czuję jakiś jak gdyby błysk dosłownie. I czy to będzie autobus, bo często i w autobusie pisałam też wiersze. Czy to będzie pociąg, czy to nawet idę ulicą i nagle
słyszę wiersz, widzę obrazy. Ja tu jeszcze chcę zaznaczyć, że maluję również. Maluję tak troszeczkę surrealistycznie. Czyli pojawia mi się obraz, wpadam w rytm i układają się słowa. Słowa. Sama nie wiem, jak to się dzieje, ale muszę wtedy natychmiast zapisać. Bo po 15 minutach poeta, i to nie tylko ja, okazuje się wszyscy poeci, zapominają. Czyli trzeba od razu zapisać. Teraz proszę Państwa, właśnie, co to jest to natchnienie? Ja tu w tym tomiku mam zresztą taki wiersz, który zaczynam tym wierszem tomik. No więc są różne tłumaczenia. W czasach romantycznych uważano, że to Duch Święty dotykał czoła poety. Ale obecnie żyjemy w erze fizyki, właśnie w erze nauki, fizyki. Zabrali głos fizycy. Uważają fizycy, że natchnienie to po prostu przepływ fal teta. Bo są różne fale. Fal teta. I o dziwo, te fale również przepływają w czasie snu. Dlatego język poezji i obrazy surrealistyczne mają dużo wspólnego. No, Zygmunt Freud bardzo ciekawie tłumaczył, bo mówi, jeżeli nam się śni góry, to znaczy, że mamy przeszkody, a nie, że chcemy iść w góry, prawda? Gorzej się spadamy. I taką symboliką posługiwali się poeci romantyczni, choćby w Odzie do młodości, prawda? Mamy egoistów, którzy brną w tej zgniłej wodzie i mamy ludzi młodych duchem, którzy jak ptaki szybują ponad głowami. No więc, proszę Państwa, to jest bardzo ciekawe, no, bardzo ciekawe. I o mnie pisano, bo był taki okres, kiedy już niestety nie żyją ci wybitni krytycy jak Wyka, Sandar, tam jeszcze wielu innych, którzy pisali, właśnie zwrócili uwagę na moją poezję. Stwierdzili, że właśnie ja jestem taką poetką, jak gdyby w cudzysłowie nawiedzoną, że ja piszę właśnie pod wpływem natchnienia. I ten tomik jest dla mnie bardzo ważny. Bardzo ważny. Możliwe, że to jest mój ostatni tomik. Bo te wiersze są pisane naprawdę pod wpływem jakiejś szczególnej chwili. To nie są wiersze wymyślone, wypracowane, po prostu. Ja pisałam jednym tchem te wiersze. I okazuje się, że one mają ten wydźwięk taki katastroficzny. Właśnie, jest w nich pewien obraz świata, jest w nich pewien obraz świata, o który ja pytam, Pani Alicjo. Tak. Chciałbym, żeby Pani, no bo to jest trudne, bo to może powiedzieć tylko poeta, więc chciałbym, żeby Pani powiedziała, co się w tej chwili z nami dzieje, jak to Pani widzi? No to jest trudne pytanie, chyba każdy z nas wie, co się w tej chwili dzieje. My jesteśmy w ogromnym zagrożeniu, w ogromnej, że tak powiem, jesteśmy w tym oku cyklonu w tej chwili. Ja to tak odczułam, nie tylko ja zresztą. Na razie świeci słońce, ale co będzie dalej? Czym się to wszystko zakończy? Nie mówiąc już o naszej planecie, prawda, bardzo zagrożonej. O naszej planecie. Ja, proszę Państwa, zawsze kochałam przyrodę, a teraz już w ogóle jestem jak zupełnie nawiedzona. Ja rozmawiam z brzozą, z drzewkiem, które uratowałam, a którego gałązka dosłownie wchodzi do mojego balkonu, jakby w podziękowaniu. Poza tym interesuję się, co jest trochę dziwne, interesuję się astronomią. I archeologią. I archeologią. No tu jakby dwie dziedziny są Pani tak, istotne, tak. Bardzo. Tak. Ja nawet chciałam studiować archeologię albo antropologię, bo mnie też historia ludzkości, ludzi bardzo interesuje. Ale właśnie astronomia. Astronomia jest bardzo dla mnie ciekawą gałęzią nauki. I kiedy spojrzymy, proszę Państwa, tak jakby tak popatrzeć, no choćby z Księżyca na tą kulę ziemską.
naszą piękną, błękitną. Że jesteśmy tak mali, że nas już nie widać nawet. Tacy mali. A przecież ile broni się szykuje na nasze ciało, prawda? Wiesz, po co ta broń? Po co te wszystkie bomby atomowe, neutronowe i inne? Żeby niszczyć. Żeby nasze ciało, które i tak nie jest wieczne, zniszczyć. I tą naszą kulę ziemską, żeby zniszczyć. Bo wiadomo, gdyby wybuchła taka wojna atomowa, to by nie byłoby niczego. To, bo jeszcze tu właśnie chciałbym zapytać przy tej okazji, bo rozmawiamy o tych wątkach popularno-naukowych pani poezji. Mnie bardzo zaciekawił i zadziwił, pojawia się pani taki wątek o to, że chodzi o zderzenia galaktyk, bo to wraca do pani często, zresztą w tym roku cyklonu też jest. Panią to ewidentnie interesuje, to nazywają pani kosmicznymi karambolami i to wydarzenia są, które dla nas, takich ludzi zwykłych, są odległe, ponieważ albo odległe czasowo, bo to zderzenie naszej Mlecznej Drogi ma być za 4 miliardy lat. Tak. Więc to nikt z nas tego nie dożyje, nikt z nas tego nie zobaczy. Albo są bardzo odległe, no bo to się dzieje gdzieś w innych zakątkach. Chciałem zapytać, ale padł mi podmiot liryczny, ma do nich stosunek bardzo żywy. To właśnie, czy budzi się w nocy, bo rozumiem, no jest pewien wyrzut, że nie budzimy się w nocy, my się budzimy w nocy, bo nie myślimy o tym. A ten podmiot liryczny pani myśli. Chciałem zapytać, dlaczego, skąd takie wyjątkowo żywe zainteresowanie właśnie jakby tym sferą kosmiczną, bo to się pojawia w ogóle w wielu bardzo wierszach. I dlaczego mamy się tym interesować? Dlaczego się tym warto interesować? No właśnie, wspomniałam, że się interesuje astronomią, a wiadomo, że za 4 miliardy lat Andromeda stopi się z naszą galaktyką. Ja o tym piszę, bo to na mnie tak jakoś podziałało, kiedy czytałam, kiedy prawda, słyszałam, słuchałam referatów na ten temat. To bardzo podziałało na moją wyobraźnię poetycką i nie tylko, bo to zderzenie galaktyk, to jest jak gdyby symbol tego, co się teraz dzieje, w czym my jesteśmy. W czym jesteśmy? To pewnie, że to będzie za 4 miliardy lat. Ale dla nas żyjących to nawet 4 minuty są ważne, bo w ciągu 4 minut może się coś wydarzyć. Tak. Ale chciałem jeszcze zahaczyć o archeologię, bo chciałem w ogóle zapytać, skąd to pani to zainteresowanie? No bo jest pani astronomią, archeologią, ale astronomią, bo powiedzmy sobie, że to jest ta astronomia taka twarda, bo pani oczywiście to przetwarzając wszystko metaforycznie, no wypowiada się temat czarnych dziur, punktu osobliwego, czyli tego punktu, który rozpoczął wszechświat. No pojawia się mnóstwo, może nie mnóstwo, ale sporo tych informacji. I skąd takie zainteresowanie u poety? No ja już jako dziecko czytałam na temat wykopalisk, o wybitnych archeologach, o wykopaniu, prawda, Jakoby, skarbów z Iliady i Odysei. I archeologia to dla mnie jak gdyby też taka wycieczka w czasie, jakby poznanie dziejów naszej historii, historii ludzkości. Tak sobie pomyślałam, że właśnie to powinniśmy interesować się też archeologią, bo archeologia, jak mówię, to jest historia nasza, historia ludzkości, naszych przodków. Też nie spadliśmy z Księżyca, mamy miliony przodków. Przodkowie są w nas, prawda, w naszych genach. To archeologia mówi nam o tej historii naszej. I tak się zawsze interesowałam i nawet myślałam, że może studiować archeologię. Ale moja mama mówiła, mama moja była matematyczką zresztą. Mama mówiła, słuchaj, ty jesteś taka żywa dziewczynka, co ty się będziesz grzebała w ziemi? To nie dla ciebie takie studia. No i wybrałam filologię polską.
To też jest taka archeologia, prawda? Trochę tak, trochę. No, tak zgadza się, bo to jednak jest jakby archeologia języka z kolei. Właśnie, i tam przecież się przeprowadza dość skomplikowane studia. I ta archeologia przywiodła nas do kolejnego wielkiego tematu pani, w ogóle twórczości całej, bo to nie tylko w tym tomie się pojawia, czyli historii. Ale tutaj też się oczywiście pojawiają wątki katastroficzne, bo pani często pisze o właśnie o historii wręcz jako o żywiole. To nie jest historia, to nie jest jakby sprawa czysto ludzka, tylko pokazuje pani, że tam odgrywają rolę nasza zwierzęcość, właśnie ta jest ta brutalna walka wszystkich ze wszystkimi. Czy ta moja intuicja jest słuszna, że właśnie uważa pani historię za rodzaj żywiołu? Bo to jest bardzo ciekawe, jakby to rzadko jest jakby w ten sposób postrzegane. Czy ta moja intuicja jest słuszna, że pani uważa właśnie naturę za rodzaj żywiołu? No tak, pan ma rację. Zanim opuścimy te regiony katastroficzne, muszę jeszcze spytać o jedną kwestię. Zanim to jednak uczynię, proponuję wysłuchać przejmującego wiersza Oko Zła. Jeżeli by można, bo wchodzimy tutaj Przemykają świerszcze pomiędzy trawami. Szmychają jaszczurki, uskakują żaby. Zło otwiera oko, choć wielmem pokryte, lecz widzące w głąb, aż po przegub myśli. Zło obmywa palec i woda zatruta od samego źródła. Zło dotyka kwiatu, woń uśmierca kwiaty. Zło chwyta za owoc, owoc w sercu gnije. Zło weszło w krajobraz, ukryty głęboko, za siedmioma górami, za wilczymi dołami snu. Dziękuję bardzo. Ten wiersz właśnie pokazuje bardzo ciekawy wątek, ponieważ w tym wierszu, jak i w tym sąsiadującym z nim Kruk kracze, zło, inaczej niż w wielu pani wierszach, gdzie wynika z działalności ludzkiej, bo to często też tak jest, ale tutaj zło jest rodzajem siły naturalnej, prawda? Bo to jest rodzaj takiej siły, która, no bo kruk to też jest część natury. To, on oczywiście jest tylko symbolem, no, ale jednak został wybrany. Tak samo tutaj to zło to jest jakieś tajemnicze oko, które się pojawia w krajobrazie, nie wiadomo czyje, nie wiadomo jakie, ale możemy się domyśleć, że jest to rodzaj też siły naturalnej, który wchodzi w krajobraz i go skazi. Więc chciałem zapytać o pani odpowiedź na to jedno z najważniejszych pytań poezji. Skąd zło? Skąd zło? Skąd zło? Undemale, tak. No właśnie, skąd zło? No, kiedy poczytamy Biblię, to już wiemy, że jakoby zło już było w zarodku, tak? W naszym, że tak powiem, jestestwie, w naszym jak gdyby zapisie genetycznym prawie. No człowiek może być bardzo dobry, tak, ale jednocześnie może być i zły. No choćby II wojna światowa, prawda? Co wyprawiali? Bardzo dobrze byli dla żon, dla dzieci, a mordowali ludzi. Teraz mamy, prawda, rocznicę, tak? Tak. No, dzisiaj mamy rocznicę powstania w Getcie. Powstania w Getcie, tak. Można, a propos tego zła, coś dorzucić. Tak. Bo ksiądz Józef Tischler, filozof, przecież znany po prostu nie tylko, zajmował się tym tematem zła i określił, że wszystkie tak jakby wydarzenia katastroficzne, trzęsienia ziemi, wichury, huragany, jakieś powodzie, prawda, wszystko to są katastrofy, to są nieszczęście. Natomiast zło jako takie jest tylko wytworem człowieka. I zło przychodzi od człowieka, drugiego. Teraz w zasadzie my ludzie musimy, podstawa tego funkcjonowania, tego eliminacji zła, to zależy od nas, od ludzi. Sami je tworzymy i sami staramy się je zlikwidować, zniszczyć.
I to jest problem, prawda? Jak to zidentyfikować, kiedy zło jest złem, kiedy nie? No właśnie, ale Pani Ojco, Pani jednak pokazuje, że to zło, to mnie intryguje, że Pani pokazuje, że zło to nie jest właśnie, na pewno jest tak jak Pan mówi też i zresztą jest cały obóz wielkich poetów, na przykład tak jak Miłosz, czy Różewicz, którzy uważają, że zło to jest sprawa ludzka. A Pani jednak sugeruje, że jest trochę inaczej, mi się wydaje, czy nie jest tak? To jest tajemnicze to zło. To jest bardzo, no właśnie. A propos, że to jest ludzkiego pochodzenia, jest bardzo piękny wiersz o dyktatorku, o tym bobasku, który się rodzi, a potem wrasta z niego potworny dyktator. Bardzo ładny wiersz. Proszę bardzo. No proszę, skoro już nawiązujemy, ale bo już mieliśmy ten jeden wiersz. Przecież taki dyktator, który morduje, to był malutkim dzieciaczkiem, rozkoszny, prawda? No, kto by to pomyślał? No, a gdyby on wcześniej, tak jak w tym wierszu, zgasł, to może by nie było wojny. Na zdjęciu bobasek, golasek, pełzająca słodycz, minion. Kto by pomyślał, że ten, którego ręce splamione krwią, to on? Dwie różne projekcje, ziarno i chwast. Kto to jest? Was i zdas? A gdyby tak, cofnąć czas i bobasek, golasek zadoiłby się zgasł? Miliony by żyły, dla milionów dar, bobaska śmierć. Historii śmiech, płomieni żar. Więc właśnie i takie myśli mi też przechodzą czasami przez głowę. Rozmawialiśmy długo o sprawach trudnych, przez chwilę przynajmniej. Rozmawialiśmy o tych sprawach trudnych, czyli złu, różnych manifestacjach brutalności, jakichś nieprzyjemnych spraw, katastrofizmie. Czas więc powiedzieć, że Pani katastrofizm, żeby trochę naszym czytelnikom biorcom dać nadziei, bo dom jest mroczny, ale nie do, powiedzmy w części. Bo ten katastrofizm ma też lustrzane odbicie. Z jednej strony zdaje się Pani mówić, że ta ucieczka z tych wielkich cykli nie jest możliwa, bo to ten wątek się pojawia, czyli że no nie jesteśmy w stanie uciec ze świata, ale jednak sporo jest takich momentów nadziei, momentów powiedziałbym radosnych. I chciałbym teraz porozmawiać o tych najważniejszych źródłach, które są dostępne człowiekowi radości. To może zacznijmy od spotkania, bo ono ma znaczenie bardzo duże. Pani. A może Pani wiesz, jakieś zasugerować? To może przeczytajmy ten wiersz. No, dlaczego te dziesięcy Jamor-Jamor, prawda? Nie, tu bym proponował, dobrze, to proponuję dwa wiersze, które jakby nam tutaj się z tu i teraz, to będzie jakby pierwsze spotkanie, to jest spotkanie z człowiekiem. Dziękuję Ci, losie, za tu i teraz, które wymknęło się czasowi, rozbiło cyferblat, połamało wskazówki. Jaskółki zakreśliły krąg nad naszymi głowami. Jak czarownice odjęły lat, tu i teraz, szepcze los. To wiatr rzuca zaklęcia, nie ma co było, nie ma co będzie, nie ma. I drugi to byłby wiersz Skało Kamienna, bo to jest z kolei spotkanie, bo rodzaj monologu ze skałą. Tak. Mi się ten bardzo podoba, bo on pokazuje jakby właśnie, to jest radość z tego naszej krótkotrwałości. Tak. Bardzo lubię, on rzeczywiście ten wiersz pisany w natchnieniu na skrawku tam na marginesie gazety, który zostawiłam Leszki. To jest poema też. W tobie ukryte miliard lat skało, a moje ciało skamienieje, rozpadnie się w proch, zasili gwiazdy, gdy słońce skurczy się jak czerwony karzeł. W tobie, co było skało skamieniała, wyrosła z ziemi, z galaktyki spadłaś, której ramiona oplotły materię naszą widzialną i czarną, która jest, a której nie ma. Skało skamieniała.
Wolę liść z drzewa, oddycha kroplą, tak jak ja płucami, i serce bije w korzeniach i w ptaku. Ja wolę życie, choćby krótkotrwałe, niż trwać w kamieniu w miliardach bez czasu. Nie zazdroszczę, skało, twej starczej młodości. Wolę siłę wody, bo niosę ją w sobie. Z oceanu życia, jak mówił Heraklit, z wody i słowa, jak w Księdze Rodzaju. A jednak, skało, gdy dotykam ciebie, dreszcz mnie przenika. Groźna i milcząca, kryjesz tajemnicę początku i końca. A to jeden z moich ostatnich wierszy. I to spotkanie jest bardzo ważne, ale pani, czy może pani powiedzieć, dlaczego spotkanie jest tak ważne? Dlaczego? Spotkanie w ogóle, bo myślę, bo ono oczywiście spotkanie czy bo ten wątek topos poznania jest u pani, bo spotkanie jest bardzo mocne. Chciałem zapytać, dlaczego ono jest tak ważne? No, chyba samotność jest jednak, chociaż podobno nie jesteśmy nigdy sami, bo jesteśmy ze sobą i należy siebie też kochać. Ale spotkanie z drugim człowiekiem, czy spotkanie z przyrodą, czy nawet z taką skałą, która wywołuje wzruszenie. To już jest przygoda, prawda? Przygoda. Ja bardzo lubię chodzić do tego muzeum. Może tak się w historii naturalnej? Tak, ziemi. Tak, tak. Bo tam są te kamienie, ogromne głazy. I tak sobie myślę, ile miliardów lat ma ten głaz? A skąd on się tu wziął? A gdyby tak mógł mówić, tak jak wiersze Szymborskie, prawda? Na też mogę wiersz. Pani też. Tak. No właśnie, gdyby mógł mówić, co on by nam opowiedział? Jest, wiecie państwo, bardzo ciekawe. Także wtedy się uruchamia ta wyobraźnia. Świat jest jakiś ciekawszy, szerszy. Właśnie mówiąc, spotkanie z drugim człowiekiem. No właśnie, bo to jest. Bratnią duszą, prawda? Tak, tak, tak. Ale czy na przykład takie spotkanie z człowiekiem, który jest nam nieżyczliwy, czy to jest również możliwe i czy to w ogóle jakby coś może dać? Coś... Na przykład z takim dyktatorkiem. No tak. To jest groźne, tak jak pan mówi, no właśnie, spotkanie takiego dyktatorka. Tak się zastanawiam teraz, że to trzeba było jakoś obłaskawić, ale jak obłaskawić? Jakby z takim maleństwem, no może właśnie uczyć miłości takie dziecko. Może w przyszłości by nie było okruty. To jest zagadka. Chciałem, jednym z takich narzędzi do walki właśnie z tym strachem przed światem kosmicznym jest oczywiście poezja. I to jest rodzaj takiego pani ambiwalentnego daru, bo z jednej strony to jest, nazywa go pani garbem, który jest przygważdża do ziemi, ale jak już jest przygwożdżonym tym darem, to się śpiewa dziękczynienie. Zresztą podobnie jest to chyba miłość w ten sposób, że jednak życie było właśnie zło. On to tak ma wiersz, w którym właśnie kończy, że a jednak było przede wszystkim wielbienie. I tu też, a tu dziękczynienie z kolei. Chciałem zapytać, czym poeta może przeciwstawić się tym kosmicznym karambolom, katastrofom, temu lękowi, który nas... Proszę Państwa, poezja, sam proces tworzenia, ale i odbierania poezji, to jest proces katarzis pewnego rodzaju. Ktoś, kto na przykład lubi poezję i wgłębia się w materię wiersza, to czasami może sobie pomyśleć, ojej, przecież ja tak samo myślę, ojej, naprawdę, to jest prawda. To jest takie jak gdyby oczyszczenie. Poeta w trakcie tworzenia też jak gdyby się oczyszczał. To jest jak gdyby katarzis. Takie, oczyszcza się z tych myśli takich czasami czarnych, kłębiących się. Ale potrafi krzyczeć. No właśnie. Krzyczeć. Tak, bo to przecież katastrofa. Na tym polega profetyzm, prawda? No przewidywanie. A co robili prorocy, jak nie krzyczeli, prawda? Tylko, że niestety mało kto słuchał. O proszę Państwa, właśnie ja kiedyś mówiłam o twórczości Jana Kochanowskiego, mam zresztą spotkanie autorskie. To dla mnie genialna jest wypowiedź Kassandry,
w odprawie posłów greckich Kochanowskiego. Bo Kassandra to jest alter ego Kochanowskiego. Nawet tak by pani to widziała? Ja to tego nie widziałem. Tak, tak. Przecież to jest poeta klasyczny. Tak. I jak on zaczyna, bo Kassandra to jest on. Mówi tak. I pani. Próżno moje srogi, Apollo, trapisz, a i tak moje słowa idą na wiatr. Czyli Apollo trapi, czyli on ma w tym momencie rodzaj natchnienia. Wizję, prawda? Wizję. I będzie tę wizję przerzucać na papier. Apollo go trafi, ale takie go słowa idą na wiatr, bo nikt go nie słucha. No tak. To jest nieszczęście. Nikt nie słucha, nikt nie czyta, nikt nie... Czyli to już Kochanowski miał takie problemy, prawda? O to chodzi, prawda? No tak samo i zawsze poeci. Nigdy nie jesteśmy... Nigdy nie wiemy, czy nas ktoś przeczyta, czy ktoś nasze słowa dotrą do kogokolwiek. To jest... no. A jednak pani pisze, a dlaczego? A jednak pisze. I jednak pani pisze. I to już przecież naprawdę. No, to może już taki przymus, jakkolwiek całe szczęście, że nie codziennie, bo wtedy powiedzieli, o to taka grafomanka, która musi codziennie pisać. Nie, ja czekam na moment. Czekam. No ale to jest rzeczywiście jakiś dziwny, no, dziwny przymus, że ja muszę to od siebie wyrzucić, tę wizję. Ale to proszę powiedzieć troszkę o swoim warsztacie. Czy pani, czy to jest rodzaj właśnie błysku, a wiesz, potem jeszcze pani pracuje, czy to od razu? Czasami tak, bo czasami trzeba jakieś słowo wyrzucić, czasami coś zmienić, bo proszę państwa, w poezji, proszę nie tak, jak w poezji ważny jest dźwięk, dźwięk. I uważam, że nauczyciele powinni na to zwrócić uwagę, analizując wiersze. To są tak zwane onomatopeje, mają tam różne nazwy, prawda, tego rodzaju tropy poetyckie. I mało kto wie, że w genialnym wierszu Mickiewicza, Stepy Akermańskie, początkowo były widziane lecące gąsiory, bo dzikie gęsi lecą nad Odessą, nie żurawie. Ale teraz proszę państwa, pomyślcie, gąsior. Gąsior. Gdybyśmy nawet nie wiedzieli, co to słowo znaczy, to słowo jest pękate. Gąsior. Żuraw. Żuraw. Od razu to słowo jest takie wysmukłe, takie delikatne. I Mickiewicz co zrobił? Wyrzucił gąsiory, przekreślił, napisał żurawie. Bo jest dźwięk ważny, dźwięk. No, pewnego rodzaju muzyka też musi być wiersz, prawda? Tak jakiś rytm. Bo do moich wierszy pan wspomniał Zbigniew Bargielski, który jest no, znanym kompozytorem, autorem oper i tak dalej, skomponował muzykę ciekawą i to muzykę na orkiestrę kameralną, tak? No i na śpiew, cztery pieśni miłosne, dwie pieśni miłosne, a niektóre moje wiersze można znaleźć na YouTubie, bo pan, który się nazywa Adam Chłosta, on jest, jak to się mówi, natursztykiem, nie jest zawodowym śpiewakiem, ale czytał moje wiersze. Jeszcze, nie wiem, czy możemy nawet puścić teraz, ale może na koniec. Może na koniec. I dla mnie to jest wielka radość, bo ten pan, który skądś tam dostał mój tomik, zaczął czytać i nagle zaczął komponować muzykę. Tak, on, piosenki są. Nie znając się specjalnie na muzyce, bo nie kończył żadnej szkoły muzycznej, i śpiewa. I nagrał, na YouTube jest nagranie. Także bardzo się cieszę, że tego rodzaju również znalazłem. No właśnie, powiedzmy, że Zbigniew Bargielski, że te nuty, bo pani to jest kręgu z tego pani debiutanckiego tomiku, to przynajmniej znalazłem, bo tych pewnie też są, ale można cały czas kupić, jeżeli ktoś ma chęć. Nie wiem, czy to było. Jest, nie, ja znalazłem, tak. Ja szukałem, przygotowując się do spotkania, szukałem. Nie, i są nuty właśnie do Inkais. Bo to było tłumaczone przed edycją jeszcze. On chyba był wtedy w Niemczech. Ale pani mówi właśnie o tej muzyczności. Proszę powiedzieć, bo pani wiersze nie są muzyczne w oczywisty sposób, prawda? Bo pani jest już poetką no, nowoczesną. To jest. No nie rymuj, rzad zdarza się pani, ale czasem się zdarza pani rymować. A co na raczej korzysta? No właśnie, ale to nie są już takie, no nie jest to wiersz klasyczny, ani wiersz klasycznie zrytmizowany, natomiast ten rytm jest.
Chciałbym rytm i rymu troszeczkę też i takiego, no nie właśnie tak jak pani mówi, nieoczywistego. Ale proszę powiedzieć, jak tutaj się kształtują pani wybory? Dlaczego, skąd ten rodzaj faktury wiersza, skąd ten rodzaj właśnie... Jak, proszę powiedzieć o swojej poetyce. No być może zakończyłam filologię polską, to się troszeczkę znam na tych tropach, no. Prawda? Ale jak mówię, ja nie pracuję nad wierszem, dopiero później jak już napiszę, a są to straszliwe bazgroły, że ja często nie mogę po sobie przeczytać. I czuję, że jakieś mi tutaj słowo nie pasuje, tak. Że trzeba to słowo wyrzucić, prawda? Albo skrócić, po prostu ten wiersz skrócić, że jest za długi. No i tak. Ale mam taki wiersz celny, o którym zwrócę uwagę. To jest wiersz, to jest rapowany. Że to jest do rapowania nawet, to się bardzo nadaje. No właśnie, i skąd? Bardzo aktualne, bo napisałam pod wpływem tego, co się teraz dzieje na naszej granicy. Jest rapowanie. Rapowanie, tak. Wymierzyć cel udało się, a tam jest człowiek, zwija się z bólu, zranione palce, urwana noga. Wymierzyć cel, a tu jest łóżko i łóżeczko, matka w kuchni, łóżeczku dziecko. Matka wchodzi, dziecka nie ma, zerwany sufit i podłoga. Udało się, nie całkiem, szkoda. Co czyni człowiek człowiekowi? Może to mrówka, żądli wroga? Może karaluch, jakaś stonoga? A może jastrząb, czy może wrona? Zabija pisklem wróbla moniej? Może to szakal, jakaś hiena dla terytorium wroga pożera? Nie, to jest człowiek, który wierzy w Boga. Człowiek, nie zwierzę, nie stonoga. Jest taki to sami. Tak. I to już są właśnie te elementy rapu, czyli już takiego całkowicie nowoczesnego podejścia. Bo to w sumie też są trochę poeci, prawda? No pewnie. A czy uważa pani właśnie, że rap to jest, można w rapie jakby osiągnąć, być poetą, raperem? Może i można. Może i można, zależy od tekstu, zależy od wykonania. Może prędzej nawet można dotrzeć do serca ludzi, prawda? Bo to jest muzyka, która taka bardzo rytmiczna, bardzo wpadająca w ucho, niż jakąś poprzez muzykę poważną, czy jakieś recytację poważnego wiersza. Chciałem podpytać jeszcze teraz, skoro rozmawiamy już o poezji, i w ogóle to jest u pani dużo takich, jest pani poezja to jest poezja też kultury, bo rozmawialiśmy, że jednak dużo jest tej fizjologii, ja bym powiedział, że nawet to jest poezja organiczna, jest taki w poezji, który, bo tam się pojawia na przykład pączkowanie, limfocyty, mnóstwo tej żywica na przykład odgrywa pewną rolę. Natomiast jest cały duży blok wierszy, w których pani rozmawia z innymi twórcami. Jest to poezja kultury. Więc chciałem zapytać o tych najważniejszych dla pani. Może powiedzieć, zacznijmy, no poetę to się domyślam, który jest najważniejszy, bo nie Kochanowski. Ale który dla mnie wierszy? Nie, który poeta, który z poetów... Którzy są najważniejsi? Którzy mieli na panią największy wpływ? Znaczy, wie pan, na mnie swego czasu działał bardzo inspirujący, nie wiem dlaczego, muszę powiedzieć szczerze. Eliot. Tam są też pierwsze niektóre, które pisałam, jak gdyby pod wpływem Eliota. Przeczytałam poemat Ziemia Jałowa i nagle wiersz mi się rodzi. Poza tym lubię słuchać Beethovena. Tak, no to też. Beethoven też na mnie bardzo działał, bo jest taki mocny, taki, jakoś na mnie tak działa bardzo inspirująco. I, a czy ktoś jeszcze? Wiem, że pojawia się tu też Händel. No i Norwid. No Norwid, tak. Tak. Tak, mam wiersz. Aha. Ale dlaczego Norwid właśnie? Bo to jednak... Norwid, mówiąc szczerze, to tak może to jest odległe. Nie wszystkie wiersze Norwida do mnie przemawiają. Ale ma niektóre naprawdę, no powiedziałabym, genialne wręcz.
No to na przykład obywatela Johna Browna. Bardzo. To jest, proszę Państwa, zastosował elementy kinetyczne. Tam mamy film. Film po prostu. No, Bema Pamięci Rapsod Żałobny, Pofortepiano Chopina, to są genialne, genialne utwory. I on wprowadza tam coś nowego. Wprowadza nowe wyrazy. Geometrii do obywatela Johna Browna. No i mamy, jak mówię, elementy kinetyczne. Tak, jest ale, akcja jakaś. Ale interpunkcja nie kusi jego, pani powiedziała. Jego interpunkcja, bo on był też tak doszalony, jeżeli chodzi o interpunkcję, to co? Interpunkcja, już jego. Jego? Jego. Ja oczywiście. Charakterystyczna jego. Chciałam zapytać jeszcze o te pociechy w nadziei, bo jednak, tak jak mówię, tom jest dość mroczny, choć bardzo jest piękny też w tym swoim roku. Ale chciałem jeszcze zapytać o kilka takich elementów pocieszenia, czy źródeł pocieszenia, które się pojawiają u pani. Zresztą na pewno to jest natura, prawda? Tak. Pani jest bardzo wrażliwa, ale pani natura wręcz ma takie empatyczne, bym powiedział. No bo jest ten wiersz o tym drzewie, które moje ozierdzie lasu, prawda? Ja muszę powiedzieć, że dla mnie to takim naprawdę gdzieś tam w sercu tkwiącym jest wiersz Szewczegaja. To jest ten wiersz. Ja poproszę Ciebie, Patryku, żebyś przeczytał ten wiersz. Chciałam jeszcze parę słów o tym wierszu powiedzieć. Wierszu tytułowym. W tym wierszu, jak gdyby ja pokazuję, tu widać moje zainteresowania archeologiczne, antropologiczne. Bo ja pokazuję, jak gdyby wycinek, historię ludzkości. Historię. Tam zahaczam o kulturę Sumerów. Mówię o jaskini Velasco, gdzie mamy, prawda, naskalne, przepiękne, sprzed 30 tysięcy lat. No, także jak gdyby ja tutaj się przewijam, ta cała historia, ale nie. Tutaj nawet jest mowa o Neandertalce. No właśnie. Bo wiadomo, którzy się zresztą pojawiają. Neandertalce, który jest naszym jak gdyby kuzynem, prawda? Okazuje się, że mamy 4% genów na Neandertalczyka, że on też patrzył na księżyc, przyglądał się, też miał takie odczucia, jakie my. Ja też tu o nim wspominam. I to jest bardzo bliski wiersz. Możesz przeczytać? Szepcze Gaja, kręci się, kręci historii koło, to wszystko było, szepcze Gaja. O potopie śpiewał Gilgamesz, dobry bóg Enka ziemię ratował. To wszystko było, rozpacz dinozaura, gdy gniazdo osłaniał przed błyskami ciosem. Biegną bizony poprzez ściany jaskiń, tysiące lat pod staraktytami, dłoń odciśnięta w rytualnym szale. Uwieczni czas, zatrzymać walec. A ty, współczesny, zatrzymasz koło, gdy nie Nemezis, ale grzyb atomu weź się pod kapelusz ludzkie mrowisko? Tysiące lat rozsypie się w proch i brama w Ur, jaskinia w Lasko, stare foliały i stare księgi, mózg, co wymyślił i mózg, który zniszczy. Było i tak będzie. Złowieszczy Gaja, a ja zostanę z zieleni odarta, slącym się życiem serca zakamarta. Dziękuję. No więc, no właśnie, bardzo bliski mi ten wiersz. No, jest nadzieja, że nawet gdyby ten kapelusz nas wessał wszystkich, jednak jakieś tam życie zostanie. Tak. Może ja życie zostanie. Jaką ma nadzieję nasza planeta Gaja. No i pani tak samo. No. Ale to pocieszenie, bo tu mówimy już właśnie o pocieszeniu takim, że jednak życie jest jakby zwycięża te katastrofy, zwycięża ten cały lęk i to jest jakiś, bo tam pojawia nawet się u pani w jednym wierszy skulona lęku ludzkość, coś w tym, tego typu jest fragment. Ale paradoksalny pani też znajduje na to jakby sposoby pocieszania, bo jest na przykład ten wiersz o przypalonym ganku, który balada o
palonym garnku. Może jeszcze jego wysłuchanie. No właśnie. Ten przypalony garnek trochę mnie ratuje, bo ktoś może powiedzieć, ojej, jakaś chyba, no nie wiem, jakiś mężczyzna chyba, przebrany w kobietę. Ale to jest taki, ten wiersz, jak mówię, mówi o tym, że pisała to poetka. I też jest myśl, jest bardzo charakterystyczna dla nas, zresztą nie tylko dla kobiet, ale i dla mężczyzn. Czasami taka codzienność to nas ratuje przed właśnie takimi myślami katastroficznymi, przed tym, może to będzie, może zaraz będzie wojna, może... A jak nam się przypali garnek, a musimy ten garnek czyścić, albo jak się tam panom popsuje na przykład, coś tam się popsuje, czy samochód, czy coś, no to wtedy nie myślicie panowie, że co tam się za moment stanie, może wojna, bo trzeba to zreperować. I tak samo jest ten wiersz o tym przypalonym garku. Przejmujesz się, gdy przypala się mleko, a słońce zakrywa chmury, jak dłońmi twarz, z której ściekają łzy. I przejmujesz się, gdy nie brzęczy dzwonek, cisza klawiatury, cisza liter i słów, a tam chód. Więc przejmujesz się, gdy przypala się mleko i dno garnka przypomina. Lepiej nie myśleć, więc przypalony garnek kołem ratunkowym, deską, której się czepiasz przed nawałnicą myśli, lęku, przerażenia. Garnek wyrzucić? Nie, on ocala swoją przyziemnością, powodem głupich łez. Kobieta silną jest, tak mówią, a więc... Nie ścierać szarej codzienności. Głupie powody łez oddalają to, co straszne i wielkie, jak kosmos. Nieprzeniknione, nieprzewidziwalne. Garnek ocala, mleko przypalone. Swon przypomina, mówi, że żyjesz, jesteś namacalna, wszystko wiadome. Sprzęty i kuchnia, mleko przypalone. Mleko przypalone, przypalony garnek. Tak. Ale to jest... Właśnie lek także na te kosmiczne karambole, bo tutaj wyczuwam ten strach przed kosmosem właśnie. Będziemy pomału się zbliżać, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze powiedzieli o Pani innych pracach, bo Szept Gaj to nie jest jedyna książka, która niedawno wyszła, więc chwilę teraz może poświęćmy, jakbyśmy mogli zaprezentować, warto na pewno powiedzieć tak, okochać, zapomnieć, to prosiłbym o krótką prezentację tych książek. No tak, to są, proszę Państwa, bardzo krótkie opowiadania. Przed każdym opowiadaniem jest wiersz jak motto. Jest to właściwie kawałek historii. Akcja toczy się w Warszawie. Jest to jakiś wątek romansowy też, ale nie tylko. Dlatego jestem troszeczkę zła na panią wydawcę, że raz, że tytuł Kochać zapomnieć, a powinien być Śnieg gorejący. I ten wątek romansowy to jest tylko jak gdyby takim pretekstem do napisania życia człowieka, kobiety w tym przypadku, na tle wydarzeń historycznych, które miało miejsce w Warszawie i nie.